Na piasku można nie tylko idealnie wypoczywać. Od lat ekipa z Beach Spartan Cup udowadnia, że wrocławskie plaże idealnie nadają się do rozgrywania meczów siatkówki. To już jest 8 z rzędu cykl turnieju siatkówki plażowej Beach Spartan Cup, który jak co roku odbywa się na terenie kąpielisk Glinianki i Morskie Oko. Co roku zaczynamy turniej w okolicach połowy maja i kończymy w sierpniu. Pierwszy turniej odbył się w tym sezonie 28 maja. Ostatni jest planowany na weekend 5-6 sierpnia. Co zrobić, by móc zaprezentować się wtedy publiczności? Jedynym warunkiem wzięcia udziału w turnieju finałowym jest udział przynajmniej w dwóch turniejach, które są rozgrywane już od maja, więc tych terminów trochę jest, więc myślę, że każdy jakiś dogodny dla siebie termin znajdzie, żeby wziąć udział. Zawodniczki i zawodnicy przez cały cykl turnieju zbierają punkty rankingowe i później na podstawie tych punktów 16 najlepszych par męskich i 8 najlepszych par kobiecych bierze udział w wielkim finale. Zainteresowanie udziałem w zawodach jest coraz większe co roku. Zgłasza się coraz większa liczba drużyn, a tym samym coraz większa liczba siatkarzy i siatkarek. Poziom gier także z każdą edycją idzie do góry. Oczywiście, mamy coraz więcej uczestników, jest coraz wyższy poziom naszych turniejów, dzięki oczywiście wsparciu sponsorów, bo jeżeli są fajne nagrody, to są coraz lepsi zawodnicy. Przygoda z siatkówką plażową to świetny pomysł na wypoczynek na sportowo. To wcale jednak nie jest to łatwa sprawa, biegać i skakać po piasku, dodaje z uśmiechem Magdalena Wiśniewska-Huczak. Wszyscy siatkarze i siatkarki plażowe we Wrocławiu i okolicach wiedzą, że boiska na terenie kąpieliska Glinianki są najbardziej wymagającymi boiskami. Dlatego zachęcamy do treningów siatkówki plażowej, które odbywają się w poniedziałki, czwartki o godzinie 17.30. Właśnie na boiskach, na tych boiskach, na których rozgrywane są turnieje i rozgrywany będzie finał. Niedzielne zmagania od godziny 9.00. W tym sezonie zaplanowano 5 eliminacji.